Saturnalia i niewolnicy. To co ma wspólnego z internetem, ale rozumiem, że tu, no tu właściwie to chodzi, tak pani mówiła o tym, że mi się przypomniała jedna też taka idea a propos właśnie tudoorg.pl, bank czasu, prawda? To trochę tak, że my poświęcamy swój czas, czas wolny, który gdzieś tam mamy i swoje umiejętności na to, żeby komuś pomóc. Zgadza się, tak, możemy to porównać. Crowdsourcing generalnie to jest taki termin, który został skonstruowany z dwóch angielskich słówek. Crowd, czyli tłum albo jakaś duża grupa i source, czy sourcing, czyli poszukiwanie zasobów, czerpanie ze źródeł. No i na tym właśnie polega tudu, organizacje pozarządowe, które potrzebują różnorodnych zasobów wiedzowych, powiedzmy, czy poszukują pomysłów, albo rozwiązania jakiegoś problemu, mogą zwrócić się do wolontariuszy, którzy poświęcając swój czas online przez internet za pośrednictwem tudu pomagają im znaleźć ten pomysł albo rozwiązanie problemu. Kiedy mówimy o takim właśnie dzieleniu się kompetencjami czy poświęcaniu swoich umiejętności w środku przez internet, to mam pierwsze skojarzenie, że to jednak będzie raczej do ludzi młodych, prawda? Że to oni raczej by się tu zaangażowali. Nie wiem, czy to jest tak było skojarzenie. Myśleliśmy, że tak będzie faktycznie. W ogóle myśleliśmy, że uruchamiając to, myśleliśmy, że będziemy mieli duże bardzo zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych, natomiast tych wolontariuszy będzie mało. A okazało się, że jest zupełnie inaczej, ponieważ w tym momencie tu działa 6 miesięcy i mamy aktywnych użytkowników 700, przy czym 200 użytkowników to są organizacje pozarządowe. Wolontariusze są w bardzo różnym wieku, z całej Polski. I tu też myśleliśmy, że to będą głównie osoby młode, może z dużych miast, które mają dostęp do internetu i nie boją się nowinek technologicznych. A okazało się, że tak naprawdę nie ma tu reguły. Że to są osoby, które posiadają podstawowe umiejętności korzystania z internetu, potrafią zarejestrować się na platformie, założyć sobie konto, przeglądać zadania, które są tam zamieszczone. No i przez to, że zadania na Tudu można sortować według swoich zainteresowań i umiejętności, trafiają na takie zadania, które faktycznie są dla nich dobre. Nie trafiają na coś, co jest za trudne na przykład, czy coś, co jest zbyt łatwe i nie chcą się za to zabierać, bo szkoda im na to czasu. Więc tutaj reguły nie ma i wydaje mi się, że to też pokazuje potencjał. Pokazuje to też, że skoro spędzamy w internecie już statystycznie około 5 godzin dziennie, no to też w tym internecie poszukujemy innych aktywności niż tylko przeglądanie, nie wiem, portali informacyjnych czy spędzanie czasu w mediach społecznościowych. I myślę, że tutaj właśnie mamy taką potrzebę, żeby dawać coś od siebie, żeby korzystać z tego, że skoro mamy Web 2.0, no to też chcemy coś dawać temu internetowi od siebie. Przypomniałem się właśnie o niemarnowaniu jedzenia, a tam mówiliśmy o bankach żywności, o tym, jak one próbują aktywizować ludzi w Polsce, właśnie wolontariuszy. Tam wtedy padło takie stwierdzenie, że w Polsce właśnie ludzie starsi, zwłaszcza już na emeryturze seniorzy generalnie, oni są mało aktywni, ponieważ też często wydaje mi się, że oni nic nie mogą, nikomu nie mogą pomóc, nie umieją czegoś takiego, co byłoby dzisiaj przydatne. Oczywiście to jest mit, prawda, bo można im spokojnie pokazać takie możliwości, tylko oni już to ich nie widzą, trzeba do nich jakoś z tym dotrzeć. Właśnie byłem ciekaw, czy to, o czym dzisiaj mówimy, ta dobroczynność 2.0 internetowa, to jest domena właśnie raczej tych ludzi młodych, tych, którzy mają smartfony, internet, od kołyski prawie, czy jednak są jakieś widoczne, czy też inne trendy demograficzne? Ja bym powiedział troszkę inaczej, słuchając, dzisiaj internet jest innym internetem niż był internetem w roku 99, kiedy powstawał Allegro. Zupełnie na zupełnie inny internet. Dlatego wydaje mi się, no mój dziadek nie korzystał z internetu, dziadek mojego syna już korzysta, więc to oczywiście rzeczywiście mamy zupełnie już inną wykształconą grupę życia, na tym internecie osób, pokolenie inne, które korzysta na co dzień. Internet dzisiaj jest medium, bez którego praktycznie młodzi ludzie już sobie nie wyobrażają życia. Ci młodzi ludzie to już jest 16, 18 lat, którzy zaczynają działać, pomagać, zbierać się w grupy właśnie i tak dalej, więc to już jest inne pokolenie. Gwiazda Betlejemska. Pierwsza akcja charytatywna w 2000 roku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i pierwsze aukcje, które Allegro realizowało. To było tak naprawdę chyba jedyne miejsce w polskim internecie, gdzie to się zaczęło. Sam Jurek Owsiak nie wierzył, jak do niego przyszliśmy z tym, o co kamal, jak internet, jakie zbieranie pieniędzy. Także praktyki i zwyczaje, pogańskie praktyki, zwyczaje, które się mogą nie podobają. Jeśli chodzi o dobroczynność, o działania charytatywne, powstało wiele, wiele innych jeszcze po drodze, trzymając się już Jurka Owsiaka chociażby, wiele, wiele innych możliwości wspierania tego dzieła, a
każdy znajduje to swoje miejsce, a Allegro dalej zbiera coraz większe... Jak Satan przenieść do chrześcijaństwa przez święta Bożego Narodzenia? Jak przenieść Satan? I to byłem zbudowany bardzo to właśnie odzewem, no bo nawet nie wiem, jakiś tabelek do komputera, gdy już był mi niepotrzebny, czy jakiś telefon, którego nie używałem. Jak Satan przenieść do chrześcijaństwa i to było miłe, wtedy się wydawało, że ten początek zawsze jest taki właśnie, że mamy bohaterskie czasy internetowe, to się nie wierzy, ufa, to się nie kończy, to jest wspaniałe właśnie, że to się nie kończy, pokazał to ten rok, kiedy otarliśmy rekord, a jeszcze dodatkowo bardzo fajną, ponad 4,5 miliona złotych same charytatywnie Allegro, a cała jest to ponad 72 miliony, niesamowite ilości pieniędzy, które niosą pomoc, natomiast nawet wolontariusze, to jest dokładnie ta sama sytuacja, w różny sposób szukają sposobów na pomaganie i każdy z tych działań internetowych, o których dzisiaj tutaj mówimy, każdy pomaga i wolontariusze również znajdują tu pomoc, tak samo jak na charytatywnych, gdzie mogą powołać akcje do życia sami zupełnie, tak? Wystawiać, działać, zapraszać, inicjować, zbierać, no to, co wcześniej mówiłyśmy, proszę Państwa, Świadkowie Jehowy nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia z pogańskiego, ze względu na pogańskie pochodzenie. Także wrócimy do tego tematu. Żebyśmy nie szli na jakieś tam inne rzeczy, tylko po prostu to, co było. Jeszcze raz, pogańskie pochodzenie świąt Bożego Narodzenia. Wzajemnie się pogańskie pochodzenie świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam serdecznie. 100% zysku, bo to jest też informacja istotna bardzo, 100% zysku ląduje na cel charytatywny i teraz ludzie kupują i sprzedają, ale cel wyznacza organizacja. Pogańskie pochodzenie świąt Bożego Narodzenia, YouTube. Poza takim zarejestrowaniu ma możliwość wystawiania celów użytkowników. Pożynek wakacyjny dla dzieci. Tak, dokładnie. Każdy cel, który stawiają sobie do zrealizowania czy do pomocy, a no to już zależy po prostu, jak dobrze zdefiniują i jak zarażą innych, wystawiają użytkownicy przedmiot, inni kupują i właśnie ci wystawiający wybierają cel. Te, które znajdują się na platformie, w tej chwili jest 180 organizacji. Także pochodzenie świąt Bożego Narodzenia. Pogaństwo, satanizm, okultyzm. Zapraszamy serdecznie. Pogaństwo, pochodzenie świąt Bożego Narodzenia. Pogaństwo, satanizm, okultyzm. Pochodzenie świąt Bożego Narodzenia. Pogaństwo, satanizm, okultyzm. Zapraszamy serdecznie. Pochodzenie świąt Bożego Narodzenia, pogaństwo, satanizm, okultyzm. No i idźmy dalej. Do kolejnych pogaństwa. Można powiedzieć, bezkosztowny, dobry wizerunek. Bezkosztowe w tym sensie, że bez dodatkowych kosztów, tak naprawdę wydają te pieniądze, które i tak by wydali na reklamę. A użytkownicy mogą przy okazji robienia zakupów czegokolwiek, czy rezerwacji hotelu, czy codziennych zakupów spożywczych, czy zakupu nowej lodówki, mogą przy okazji komuś pomóc. Właśnie ja się spotkałem po raz pierwszy z takim modelem, powiem szczerze, na Amazonie. Już jakiś czas temu Amazon zrobił coś, co nazywa się Smile. Amazon Smile i tam jest tak, jak się teraz, jak teraz wchodzę na stronę sklepu, to od razu pytam mnie, czy mam ochotę przejść na stronę Smile Amazon.com i w tym momencie cokolwiek kupię, to tam jakiś ten procent wyduje na koncie wydanej organizacji. Akurat tam chyba nie ma organizacji pozarządowych z Polski, ale są te globalne organizacje, takie jak WWF chociażby, tego konto zasilają tam moje nieliczne w Amazonie wydatki, ale jednak w Polsce z tego co widziałem jeszcze nie ma, chyba tak jak się wchodzi do sklepu, to jest jakoś wami stowarzyszony, to jest taka propozycja, może byś jednak się zawodował przed zakupami, czy nie widziałem jeszcze czegoś takiego, jest taka wtyczka do przeglądarki, może sobie wtyczka do przeglądarki.
zainstalować wtyczka. Przypomnij o tym, że możesz przy okazji zakupów w danym sklepie, a w zależności od partnerem, no to ja muszę najpierw tę wtyczkę zainstalować, żeby tak zobaczyłem, trzeba tą wtyczkę zainstalować. Pogański pochodzenie, świat Bożego Narodzenia. I wtedy przeglądarka nam przypomni o tym, że możemy przy okazji zakupów wspierać wykonawcę nas organizacji pozarządową. To jest bardzo istotne też właśnie to, o czym teraz mówimy, ponieważ też z doświadczenia mogę powiedzieć, że wszystko, co jest najbardziej proste, coś, co się robi naturalnie, bez dodatkowych aktywności z naszej strony, jest najlepsze, tego szukają użytkownicy. To jest droga, którą powinniśmy iść, no, ale na całe szczęście technologia coraz bardziej nam w tym pomaga. Aplikacje mobilne, telefony, wszystko to dziś możesz wtyczki w przeglądarkę. Są to wszystko rzeczy, które mogą pomagać, ale faktycznie w tych działaniach bardzo ważną, istotną rzeczą internetowych zawsze jest prostota. Prostota, szybkość działania. To przekłada się zawsze na efekt. Czy Maciej, jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim, że raz się gdzieś zalogujemy i potem możemy sobie już kupować, no to w tym momencie nie musimy rejestrować się gdzieś tam, nie musimy wprowadzać danych osobowych po raz kolejny, jeszcze ten formularz do wypełnienia, to zawsze jest trochę kłopotliwe. Ja pamiętam, że to wtedy, jak zaczynały się aukcje, wielkie logisty dla Allegro, to też było fajne, czy Allegro dla wielkich logisty, to tam mogą znowu się zalogować, już będąc wcześniej sprawcą na Allegro, tego serwisu i nie było wody dalekowych systemów. Cały czas tak, na Allegro, mając konto na Allegro, jeśli się automatycznie korzysta się z dobrodziejstwa platformy alternatywnej Allegro. No też jedna baza. No tak jak kiedyś mówiliśmy, oczywiście zakupy internetowe w Polsce się rozwijają i to już nie jest tylko Allegro, tak jak kiedyś się kojarzyło, ale na to się kojarzy. Tak mówił pan wcześniej, że dziadek pana syna korzysta z internetu. No pokolenie moich rodziców czy wujków już też w tym momencie rozumie, że przez internet pewne rzeczy można kupić łatwiej. Albo w ogóle je dostać, bo często ich nie ma, więc wydaje mi się, że seniorzy powoli też zaczynają rozumieć to, że ten internet służy nie tylko do, właśnie do oglądania głupot, jak się często mówi, tylko właśnie do tego, żeby zrobić coś pożytecznego przy okazji, tak jak mówiłeś, nawet kiedyś, że przez internet to tanie. Dzisiaj to tanie już nie jest tak ważne, bo nawet nie zawsze jest tanie. Tutaj są innego rodzaju wyznaczniki ważniejsze, ale również to właśnie, że można pomagać. Jest też fajną rzeczą, to jest coś, nad czym Allegro w tej chwili też pracuje, czyli żeby tą komercyjną część można było też również z platformą wspiąć, czyli jeżeli mam do sprzedania telefon i mogę go zareklamować w najróżniejszy sposób na Allegro, chociażby pogrupiając, wytłuszczając tytuł swojej oferty, będę mógł jakąś część procentu oddać na cel charytatywny. To dzieje się automatycznie. A czy będzie to format tak wchodząc na to zwykłe, powiedzmy, standardowe Allegro, szukając sobie, dajmy na to telefonu, zobaczę w wynikach wyszukiwania akcje charytatywne? Tak, charytatywy są osobnym bytem w Allegro, jednakże są zintegrowane. Wszystkie oferty, które znajdują się w charytatywnych, są widoczne na komercyjnych listingach Allegrowych. To jest bardzo ważna rzecz. Ważną rzeczą też jest to, że pieniądze, które są przekazywane w sprzedaży przez kupujących, trafiają bezpośrednio od razu na konta organizacji. One nie są przez nas w jakikolwiek sposób dotykane. Także to jest totalny 100%. Allegro utrzymuje ten serwis, w żaden sposób z niego nie pobiera żadnych kosztów utrzymania, w jakikolwiek sposób kosztów marketingu, czegokolwiek. 100% lotuje do tego stopnia, że nawet operacje bankowe też nie wszystkie, bo nie wszystkie banki rezygnują z tych prowizji dotyczących przelewów, ale dużo banków wchodzi we współpracę i jest coraz lepiej. Coraz więcej banków po prostu też w sposób darmowy te środki przekazują do tych stowarzyszeń, fundacji, instytucji, które są beneficjentami na platformie. Rozumiem, że mam jest to robić prościej niż na przykład fanimani.pl, bo macie już cały system odliczeń. Tak, tak. To jest oczywiście nasza siła, że to jest system, który my mamy. I to jest nasze działanie dobroczynne, że my dzielimy się tą naszą możliwością z potrzebującymi właśnie od 16 lat, tak jak Allegro istnieje, cały czas rozwijamy, cały czas jesteśmy aktywnie obecni w aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a tak jak mówiłem, od 2014 roku charytatywnie Allegro.pl są dostępne dla wszystkich do pomocy i do realizowania różnych celów. Właśnie o tych celach i formach pomocy porozmawiamy jeszcze za moment w trzeciej części audycji. 2.0. Ja mam przekonanie do tego, że w pierwszym kościele istniał problem zboru, gdzie spotykali się razem nawróceni Żydzi i Żydzi. I ten problem dotyczył m.in. żydowskiej diety i świąt, które czasem stanowiły koszt niezgody między wierzącymi z Żydów i Pogan.
Lecz apostoł Paweł od natchnienia Boga w listach wyjaśnia, że poganin nie powinien gardzić żydem z powodu jego diety lub obchodzenia świąt. Jak też Żyd nie powinien gardzić wierzącym poganinem, że on diety nie przestrzega i świąt nie obchodzi. Podsumowując, zalecenie dotyczące świąt Bożego Narodzenia nie znajdziemy w Biblii. Krzysztof Śpiewak, menadżer do spraw sieci zadawał nagrodę i Nowy Chrystusa, pomimo święto obchodzi. Punkty dotyczące genezy świąt podane przez księgę Biblii oraz przytoczonymi wyżej fragmentami pisma odpowiadają nas do tego, jakby to nie było. Widzimy zatem, że obchodzenie świąt Bożego Narodzenia jest raczej fałszywym pomostem wrzącą dla ludzi wierzących z nastawieniem. Przecież uczniowie Jezusa mają być sołą tej ziemi oraz świadectwem posłuszeństwa Bogu i trzymania się zdała przed tym słowem. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, wy jesteście sołą ziemi. Jeśli wtedy sół przeje w tym żyjącym, na nic więcej już się nie przyda. Czasem wydaje nam się, że nie mamy umiejętności, którymi możemy się dzielić, albo że nasza wiedza jest taka bardzo pospolita, ale nasze doświadczenia i doświadczenia TUD-u i organizacji, z którymi współpracujemy, pokazują, że zadań, które można zrobić przez internet, jest mnóstwo i są takie, w których na pewno sprawdzimy się jako wolontariusze. Największym zainteresowaniem na TUD-u dotychczas cieszyły się burze mózgów wszelkiego rodzaju i wyszukiwanie informacji, bo okazuje się, że jeśli chodzi o kreatywność, to jesteśmy naprawdę super jako naród. Wolontariusze na przykład nam, TUD-u, platformie pomogli promocji, bo baliśmy się, że to będzie taki koncept, który nie będzie dobrze rozumiany, więc stwierdziliśmy, że najlepiej po prostu zapytać samych wolontariuszy, gdzie oni radziliby nam promować tę naszą ideę. I faktycznie świetnie się to sprawdziło. Ale wolontariusze też bardzo chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami redaktorskimi, czy też copywriterskimi, ponieważ pomagają organizacjom chociażby pisać informacje prasowe albo artykuły na blogi organizacji pozarządowych. Nie, ponieważ prezentują zupełnie inny punkt widzenia, ponieważ wiadomo, że oni występują w charakterze niemalże beneficjenta czy odbiorcy działań projektów społecznych, więc pokazują ten projekt z troszeczkę innej perspektywy niż organizacja, czy też agencja, która dostaje jakiś brief i na podstawie tego briefu tworzy informację prasową. Wolontariusze też świetnie sprawdzają się w tworzeniu materiałów graficznych, takich jak logotypy albo ulotki czy plakaty promocyjne. Bóg się nigdy nie narodził, także sama nazwa jest podejrzana. No, ale logotyp dla takiego projektu, powiedzieć. Który nazywa się Przyszywana Babcia, proszę, Przyszywany słuchaj. Dziadek. Zamieniam się w słuch, mówiła siostra Wanda Gawąska. Zamieniam się w słuch, mówiła zawsze siostra Wanda Gawąska. Bardzo gorliwa, oddana Panu Bogu Jehowie. W związku z czym każdy, kto będzie miał ochotę, może skorzystać z takiego materiału, oczywiście podpisując ten materiał nazwiskiem autora. Więc tego typu zadania e-wolontariackie, które da się zrobić przez internet, cieszą się największym zainteresowaniem. No i warto też dodać, że są to takie zadania, które zazwyczaj da się wykonać w stosunkowo krótkim czasie. To znaczy, jeśli organizacja na przykład ma do przetłumaczenia bardzo duży objętościowo tekst, to może go podzielić na krótsze części i każda część jest osobnym zadaniem, w związku z czym dopiero to widać, jaki ten mareczek pokręcony na biznes, na każdym kroku nastawiony. Idzie szybciej, organizacja pozarządowa szybciej uzyskuje pomoc. No i też wolontariusze mogą oczywiście nawzajem sprawdzać te swoje, powiedzmy, tłumaczenia, dzielić się swoim doświadczeniem. A jeszcze nawet nie wie Białego Stoku. Nawet nie wie, dlaczego mareczek tutaj oskarża Eskeranskowską o alkoholizm. Dlatego, że na tym punkcie on ma chorobę. On po pijaku zabił człowieka. Oczywiście jedziemy tramwajem, mamy przejechał człowieka, miał 7 promila alkoholu promila. I znaleźć zadanie, które szybciutko da się rozwiązać, na przykład. No przecież umarł człowiek na bieżąco. No to po co on to mówi? No. Matka powiedziała, miała czworo dzieci, że kurwy synu nie wyjdzie z więzienia. I ona dopilnowała tego, bo dwa lata chodził się, podpisywał tu na Grochowską, na komendę, ale jednak wzięli po 2 latach, bo pomimo, że sąd puścił, to prokurator nie chciał.
trzeba jednak podkreślić, że chrześcijaństwo przyjęło co prawda za stan środków. I on nie może sobie się z tym pogodzić, bo kogokolwiek oskarża o alkoholizm, żeby odwrócić uwagę, to jest logiczne. Psychologicznie to jest logiczne. No. 7 marca 321 roku. No. Dużo wcześniej, już od pierwszego wieku był obecny w Rzymie wpływ pogromy. Cena teraz nie jest już takim ostatecznym wyróżnikiem i motywatorem zakupów. Zarówno na internecie, i sklepy poszukują tych dodatkowych motywacji. My dostarczamy tą motywację dobroczynną. I jeżeli mamy w wielu miejscach podobne dobra i możemy je kupić w podobnych cenach, no to szukamy tego wyróżnika. I my dajemy sklepom właśnie taki wyróżnik, że one oprócz tego, że mają ten towar podobny, inne sklepy, że oferują go mniej więcej w podobnej cenie i w podobnych kosztach dostawy, to my dajemy tym dodatkowy wyróżnik, że przy okazji można komuś pomóc i jak pokazują nasi użytkownicy, to jest dla nich ważne. Tak, tylko jeżeli mamy taki dowód dobroczynny firmy, to na przykład firma potem ma ta firma być fundatorem placu zabaw dla dzieci, jest chyba taka sama firma, która wystawia, znaczy współpracuje z Fanimani, czy ma jakąś pakietkę na stronie internetowej, ma jakiś certyfikat, jak to wygląda. Tak dotknął Pan umysłu, który mamy i który pewnie zrealizujemy, tak firmy dostaną od nas takie. Ksiądz katolicki przyznaje, że część wierzeń pogańskich została przejęta przez rzymskokatolickie chrześcijaństwo. No i już wiemy, myślę, że to dla niej będzie też wychodzi się w Wigilię Bożego Narodzenia. Okay, ale to będą oznaki wirtualne, tak, czy niewirtualne, bo... A co z tym jednym wolnym miejscem natomiast rozumiem, wytrafiłem to, jak państwo akurat macie. Dajcie Słowianie wierzyli, że w Wigilię Narodzenia wstąpują w duszę zmarłych członków rodziny, które przybierając postać wędrowców od wilków, przychodzą do twierdzenia. Są często nie powinniśmy odnawiać tego dnia uczta. Zostawiono też im zastawione wigilijne stoły, czekając z porządkami do powrotu z paszerki. Nie można zdradzać więcej szczegółów, ale w związku z tym, że jestem w internecie, zajmujące tej nocy domy, zajęła matka Boża z dzieciątkiem i świętem muzeum święci. Nie chcemy wychodzić za bardzo offline, czyli chcemy pozostać w sieci i być widocznymi w sieci, również tą oznaką. Dlaczego zostawia się miejsce pusto przy stole, niby dla niespodziewanego gościa, który zawsze pozostawał w sieci? Wiadomo, że aukcje orkiestry są co roku, wiadomo, że w aukcji równych jest wiele, ale czy jest coś takiego szczególnego, co się teraz dzieje w charytatywnie Allegro, mogłoby też pokazać zasady, na jakiej działacie, czy skalę, w jakiej się poruszacie. Tak, oczywiście, wobec tych dużo trwających aukcji, dużo przedstawionych celów, serdecznie zapraszam przede wszystkim do dwóch trwających w tej chwili akcji, do sieci powróciła mafia. Mafia wcześniej pomagała psom, w tej chwili pomaga kotom, ale widziałem reklamę, takie dosyć niepokojące, bo powiedział to mafijne reklamy. Tak, mafia próbuje zrobić hajs, który chce przekazać na cele dobroczynne na YouTube. I tutaj właśnie jest taki mały miniserial, który jest nagrany przez Allegro, który w sposób śmieszny, z przymrużeniem oka, pokazuje właśnie dalsze losy mafii i w tej chwili próbuje pomóc kotom. Miasto kotów, leczenie behawioralne zwierzaków. Tutaj bardzo zachęcamy do zapoznania się z akcją charytatywnie.allegro.pl łamane przez mafia w sieci. To jest pierwsza akcja. Już prawie 5000 kotów jest objętych pomocą. Oczywiście Kościół rzymski zmienił symbolikę żywego życia, bardzo silne, więc rozumiem, że społeczność psiarska, społeczność kociarska jest niesamowicie mocna i cieszy się teraz drudzy. Także druga akcja trwająca, która dzisiaj wystartowała, jest to akcja Grupy Zwierciadło i to jest Biblioteka Dobrej Myśli. Tutaj znane, lubiane osoby dzielą się książkami, które wywarły bardzo duży wpływ na ich życie. Są to książki, które ofiarowali na charytatywnych, można je wylicytować, ale co najważniejsze w tym wszystkim, w tej akcji, w poprzedniej, której mówiłem, ale we wszystkich innych, które są, to jest to, że każdy z nas może się do niej dołączyć na dwa sposoby tak naprawdę, czyli może kupić, licytować to, co jest wystawione, do czego zachęcają inicjatorzy akcji, ale przede wszystkim możemy też wystawić przedmiot, wybrać cel,
I w ten sposób również pomaga, że tylko bardzo serdecznie zachęcam do wystawiania właśnie swoich przedmiotów, które dziś mogą być nam już zbędne, ale też niekoniecznie zbędne, bo mogą być to przedmioty, które mają niesamowitą historię, są zwykłym przedmiotem, a dodatkowo celne, jakie wystawiamy, jest tak szczytne, że naprawdę mogą osiągać te przedmioty duże ceny i do tego właśnie chyba najmocniej zachęcam do aktywnego udziału w tych akcjach poprzez wystawianie tych przedmiotów. Doprecyzujmy tylko moment, tak, czytamy na przykład mam niepotrzebny już mi załóżmy ten telefon, wracam jak bumerang, mogę go wystawić charytatywnie Allegro i wskazać cel, który wyznaczyła już organizacja charytatywna. Tak, można tak to zrobić. Dokładnie na tym to polega, że my jesteśmy darczyńcą, który oddaje coś swojego na wybrany przez siebie cel. Możemy wybrać cel i możemy wskazać beneficjenta, jeżeli nie wybraliśmy celu, jeżeli sprzedajemy coś, bo po prostu chcielibyśmy pomóc, ale nie wiemy komu, zapomnieliśmy wskazać tego beneficjenta, co wtedy nie nastąpi taka sytuacja, ponieważ sprzedanie przedmiotu, jednym z etapów wystawiania przedmiotu na sprzedaż jest wskazanie celu. Aha, czyli bez tego się nie da się. Musi być wskazane cel. Właśnie to na tym polega, że to w 100% jest na cel pomocowy, wtedy trzeba to wybrać. Natomiast jest sytuacja, w której możemy nie znaleźć celu, który nas interesuje na platformie. Wtedy trzeba skontaktować się z instytucją, z stowarzyszeniem, fundacją, aby po prostu na naszej platformie się zarejestrowała. Czyli zachęcić organizację do tego, żeby się zarejestrowała, to nie, tak jak mówiłem, nic nie kosztuje, tylko troszkę czasu, żeby zweryfikować daną instytucję i te cele po prostu już wtedy można by, ta instytucja może wystawić. Chciałem można by połączyć w tym momencie takie aktywności, bo przecież takimi... Też już o tym pomyślałem. Myślę, że to jest właśnie widza panowie crowdsourcing, ponieważ rozmawiamy o pewnych ideach, pomysłach i z tego może się wykluczyć coś naprawdę bardzo ciekawe. Tak, myślę, że wolontariat mógłby wspomagać zarówno właśnie charytatywnie, ale czy też współpracujące z nimi organizacje, jak i na przykład Fanimani. To by się dało zrobić. Tak, da się to zrobić na pewno, szczególnie, że wolontariusze, e-wolontariusze spędzają dużo czasu w internecie. Mają swoje sieci kontaktów, znają różne organizacje pozarządowe, którym pomagają na co dzień. W związku z czym dzielenie się informacją teraz w internecie właśnie w zasadzie nic nie kosztuje. Kosztuje tylko czas, kosztuje tylko to, że nie wiem, musimy znaleźć jakiś kreatywny sposób na to, żeby promować pewne aktywności, więc czemu nie wykorzystać tego właśnie tłumu, który czeka w internecie? Najbardziej naprawdę jest to sytuacja, w której tego typu działania są jak najbardziej potrzebne, żeby pomóc ludziom się tak znaleźć, zebrać, wiedzieć, co trzeba zrobić. Tego nie ma dużo w naszym kraju. Natomiast szkoły, tak, akcja Policz się z rakiem, którą platforma charytatywnie organizowała również miasto, w której uczniowie w szkołach produkowali bransoletki, które były sprzedawane następnie na cel charytatywny, na onkologię, więc nie wiedzieli, jak to zrobić wcześniej, bo ktoś musiał pomóc, więc fajnie wskazywać te cele, pomagać i później realizować, patrzeć, jakie fajne efekty to przynosi. Ja chciałem powiedzieć, jeśli można, że Fanimani.pl nie jest tylko i wyłącznie platformą, gdzie możemy pomagać komuś, być charytatywnym. Możemy też zbierać pieniądze na coś wesołego, tak? Na przykład klasa szkolna zbiera na wycieczkę, którą ma na koniec roku. I takie projekty również mamy. Mamy również grupy nieformalne, które zbierają na rzeczy, które sprawiają im przyjemność. Tak? Mamy stowarzyszenia, które zajmują się jazdą na motocyklach czy kładach i też zbierają w ten sposób środki. No to tak samo wskazuje, że się przez 1% wewnętrznych nieufów ukończy na cele charytatywne, ogólnie cele artystyczne, kulturalne, sportowe, więc możliwości jest sporo. Wydaje mi się, najfajniejsze to, co nam wynika z tej audycji, to jest to, że można zwiększyć zaangażowanie Polaków w działania charytatywne czy wolontariat przez internet za pomocą nowych technologii, ale najfajniejsze jest to, kiedy one się przenoszą do życia rzeczywistego, prawda? Czyli kiedy mamy faktycznie charytatyw w szkołach, kiedy wolontariusze wyjdą z tych domów, schowają smartfony, będą spotkać się z ludźmi. To w tym momencie musimy sprawić, że ten kraj, który jest taki trochę nieufny, my niechętnie współpracujemy ze sobą, niechętnie włączamy się jeszcze na razie działania społeczne, może będzie to skąd tego lepszy. I tego byśmy sobie chyba wszyscy chcieli wyczuć w tym momencie, kończąc już audycję, bo nasz czas na antenie dobiega właśnie do tego momentu, w którym trzeba się pożegnać. Zostawiamy Państwa z taką nadzieją, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że moi goście też to potwierdzają.
Niechajże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowy księżyca w Polsce. O jakich dniach i świętach mówi to tej Pani? Prawda wszystkich żydowskich i ogólnopolskich pogańskich? Jeśli tak, Paweł zaprzeczałby sam sobie, bo w innych miejscach nakazuje wierzącym odwrócenie się od Boga. Egzegeza powyższych miejsc wraz z pełnym kontekstem nadaje się na zupełnie oddzielne. Ja mam przekonanie do tego, że w pierwszym kościele istniał problem zboru, gdzie spotykali się razem nawróceni Żydzi i pogańscy. I ten problem dotyczył m.in. żydowskiej diety i świąt, które czasem stanowiły koszt niezgody między wierzącymi z Żydów i pogańskimi. Lecz apostoł Paweł pod natchnieniem ducha w listach wyjaśnia, że poganin nie powinien gardzić Żydem z powodu jego diety i jego obchodzenia świąt, jak też Żyd nie powinien gardzić wierzącym poganinem, że on diety nie przestrzega i świąt nie obchodzi. Podsumowując, zaleceń dotyczących świąt Bożego Narodzenia nie znajdziemy w Biblii. Czy zatem potem Jezusa Chrystusa powinien te święta obchodzić? Fakty dotyczące genezy świąt podane przez księdza Zbigniewa wraz z przytoczonymi wyżej fragmentami pisma skłaniają nas do tego, aby tego nie robić. Widzimy bowiem, że obchodzenie świąt Bożego Narodzenia jest raczej fałszywym pomostem nauczącym prawdziwie wierzących z resztą ludzi. A przecież uczniowie Jezusa mają być słowem tej ziemi oraz świadectwem posłuszeństwa Bogu i trzymania się z zalot wszelkiego zła. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zgorszeje, czynże ją na sobie. Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. W naszej opinii łączenie się z niewierzącymi we wspólnym obchodzeniu świąt Bożego Narodzenia powoduje, że sól wietrzona. Apostoł Paweł napisał, że wszystko mu wolno, że dodał do tego coś jeszcze. Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Na koniec przytoczę życzenia, jakie dostałem od przyjaciela przed świętami. Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Do nas zwykłych ludzi przychodzi Syn Boży. Bóg stał się człowiekiem, a człowiek ma swój udział w tajemnicy wcielenia. Życzę, aby te święta były czasem wyciszenia, pojednania, radości i miłości. Abyśmy umieli oderwać się od codziennego zabiegania z miłością oraz nadzieją przyjęcia. To wtedy najbardziej biegają po sklepach. Odpowiedziano. Lepiej by było, żeby ludzie zamiast Bożej dziecinne święta... A to dogadzają sobie, a to Tomareczek lata też po tych klawuczkę tam, gdzie się da kto postawi. I siedzi po prawicy Ojca w niebie. Dlatego umawiał się albo wcześniej, albo potem jeszcze, ile razy ja w domu spałam, po całej Warszawie latał, na Gocłach jeździł, klał u ludzi wódkę. Poznaj Jezusa prawdziwego, który umarł i zmartwychwstał, który chce przebaczyć twoje grzechy na powrót, którego czeka każdy jego uczeń. Przyjdź, Panie Jezu. A duch i oblubienica mowa, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywotną. Radio Koncita. Tak, tak, dziękuję. Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi. Pozdrawiam Cię, kimkolwiek jesteś. Na Tuba 71. Pewnie Was dziwi takie zestawienie w tytule, jednak jest ono jak zwykle u mnie osadzone na mocnych faktach. Nie przeszkadzaj. Ci daję do zrozumienia, nie przeszkadzaj, to się domyśl. Dogadanie sobie. Dzisiaj świąteczny filmik o Wielkanocy. Dlaczego niedziela zaczyna się w sobotę? Pamiętajcie, że Żydzi inaczej liczyli początek i koniec dnia i inaczej liczyli godziny dnia. Więcej
w moim filmie na temat 10 przykazań. Datą Wielkanocy ustalono 300 lat po Jezusie. Do tego ustalono w magicznym schemacie księżycowym i to w dacie związanej z żydowskim świętem. No to już zaczynam się zastanawiać. Dlaczego Jezus zmartwychwstał zaraz po pełni księżyca? I to taki specjalny, jedynej w roku, gdzie zima umiera i zmartwychwstaje wiosna i nowe życie. Jeśli Jezus zmartwychwstał w jakiejś konkretnej dacie, to dlaczego tak nie świętujemy? Tylko jakąś pełnię księżyca. Pewnie to kolejny nic nie znaczący przypadek, jaki pełny jest w chrześcijaństwie. A no właśnie. Wszystko ciekawe, strasznie ciekawe, interesujące. Czy ktoś zwrócił uwagę na różne wskaźniki 6? Nie? A to pewnie dlatego, że nie wiecie, że to szczególna liczba przyrodów i namasonów. Drogą może nie innych świętych liczbach osobą stanie na kolejne. Ale powiem tylko, że 46 to 23 razy 2. A to jest najważniejsza liczba w genetyce i dzięki niej istniejecie jako ludzie. Masoni niewiarygodnie są przywiązani do tej liczby, ale jak powiedziałem, o tym powiem innym razem. Popatrzcie na listę świąt związanych z fazami księżyca. W każdym z tych świąt mógłbym zrobić osobny filmik i może nawet tak się stanie, ale na dzisiaj skupiam się tylko na Wielkanocy. Zagadka dla Was. Co ma wspólnego jajko, zając, zielona gałązka i ciasta z zabiciem samego Boga, a potem z Jego zmartwychwstaniem i pokonaniem szatana, a nawet samej śmierci. Czym zatem jest Wielkanoc? Szczerze mówiąc, to jest zwykłe pogańskie święto wiosny i przesilenia z zimy, umierającej zimy, ciemności, na wiosnę, ciepło, ogień i życie. To właśnie dokładnie świętujemy. Przyjrzyjmy się Wielkanocy w Niemczech i Anglii. Tutaj jasno widać, że to wiosna pokonuje zimę i niejako zmartwychwstaje. Co jeden to jakieś rury mówi, co za jakieś... To jest wada wymowy. Poganie od wieku wada, ale inni jeszcze mówią inaczej. Święty i wyjątkowy moment w ciągu roku. Może inaczej. Subskrybujcie, lajkujcie i czekajcie na kolejne odcinki. Tak, strasznie ciekawe. Wszystko.
cyklu Czego Ci Nie Mówią. Czego Ci Nie Mówią? Nie mówią. Czy możliwa jest zamiana 10 przykazań podanych Mojżeszowi przez samego Boga na inne, znane nam dzisiaj? Tak, to dość niewygodny fakt. Brzmi to zbyt sensacyjnie? Chcesz się przekonać? Poznaj tajemnicę 10 przykazań. Wiesz, co mówi przykazanie 6? Zacznijmy od tego, że Żydzi mieli wiele żon i konkubin. Na co pozwolił mi sam Bóg? Jakby tego było mało, to seks ze służbą czy niewolnicą był codziennością i nie był nawet uznawany za grzech. No chyba, że była ona przeznaczona dla kogoś innego lub była wyzwolona z niewoli. Wtedy za taki grzech dawało się datek kapłanowi. Czyli szantaż i mataczenie i wykorzystywanie, no. Współżycie z niewolnicą. To nie była kobieta, tylko to było wszystko. Oni na wszystkim zarabiali. Jeśli miało się dzieci od swojej żony. Męskie bydlaki. Oni na mięsie zarabiali też. To nie była tylko kobieta. Faryzeusz zarabiał na wszystkim. Do tego można było gwałcić, bo jedyną sankcją było poślubienie gwałciciela. Jeżeli zgwałcona była dziewicą, należało jeszcze zapłacić ojcu za jej cnotę i zgwałcona była twoja na zawsze. Grzechem zaś był tylko seks z żoną innego Żyda i za to... To jest jasne? Podobnie jest z przykazaniem 7. Chociaż brzmi ono szlachetnie, ale złodziejstwo jest zakazane wszędzie, nawet w ateistycznych i pogańskich państwach. I tego Bóg nie musi nikomu podpowiadać. Żydzi jednak kradli i to nagminnie z nakazu Boga. Nie wierzysz? To przeczytaj o wyjściu z Egiptu. Księga Wyjścia 11:2. Można się zastanawiać, jaka to była niewola, jeśli mieli złoto na zawołanie. Cała opowieść o ziemi obiecanej to usankcjonowane przez Boga zabijanie innych plemion i przejęcie ich majątku. W naszych czasach nazywa się to bandytyzmem i ludobójstwem. Wtedy nazywali to wypełnianiem woli Boga. Po cichu dopowiem, że Żydzi do dziś tak uważają, bo oni czytają i rozumieją Biblię. Ciekawym przykazaniem jest przykazanie 8. Czy zakazuje ono kłamania? Nie. Czy zakazuje fałszywie świadczyć przeciwko każdemu? Nie. Jak to nie? Przecież zakazuje. Przeczytaj uważnie. Przykazanie dotyczy tylko sąsiada, czyli współplemieńca. Na innych można fałszywie świadczyć. Specjalnym przypadkiem jest przykazanie 10. Samo z siebie nie ma ono żadnego sensu. Widać, że to jest podzielone 9. Po co mieliby to sztucznie dzielić? Bo zostało usunięte jedno z przykazań, o czym powiem za chwilę. Ale jest jeszcze coś ważnego. Zobaczmy biblijne brzmienie. To tak samo, jakby powiedzieć, nie śliń się na widok jedzenia. Zakazywać można, gorzej z wykonaniem. Niektórzy naukowcy, jak Joel Hoffman, wskazują, że słowo pożądaj jest błędnie tłumaczone.
i powinno być nie wierz. To zdecydowanie zmienia kontekst grzechu myśli na grzech czynu. Wszystkie przykazania są konkretne i opierają się na działaniach, jakich Jahwe zakazuje. Co do samego przykazania, to żona jest ujęta w przykazaniu 9, więc to zostawiamy. Ale co zresztą? Jacy znowu niewolnicy? Pewnie myślisz o jeńcach wojennych. To się mylisz. Popatrz na to. Tego Kościół nie chce eksponować. I słusznie. Po co zakłócać tak piękny obraz miłości bliźniego? Kogo? Bliźniego powiedziałem? A czyż Kościół nie zapomniał powiedzieć nam, że słowo bliźni oznaczało wśród Żydów tylko członka ich plemienia? Nie powiedzieli? No cóż, pewnie zapomnieli. Dlaczego nie ma drugiego przykazania z Biblii w naszej katechizmowej wersji? Słuszna uwaga, bo najciekawszą tajemnicę skrywa bez wątpienia przykazanie, które w ogóle zniknęło z dekalogu. Przeczytajmy zatem z Biblii. Czyżbyśmy zatem byli przeklęci zgodnie ze słowem Boga? No cóż, tak. Dodajmy jeszcze, że Sobór II Nicejski w 787 zezwolił na kult obrazów, tłumacząc to tym, że Chrystus sam wcielił się w fizyczną postać, a więc można przedstawiać jego wyobrażenia. Dotyczyło to również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Dla porównania przeczytajmy. A to już jak żywy kult Jezusa, Maryi i świętych. Ale jak to możliwe, że papież, kardynałowie, biskupi i wszyscy księża o tym nie wiedzą? Ależ doskonale wiedzą. Zatem dlaczego to robią? Jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Ponieważ ten grzech jest nawet wtedy gigantycznych zysków. Watykan jest jednym z najmniejszych królestw. Tak, Watykan jest formalnie królestwem, a papież jest formalnie królem. Dlatego jest koronowany i nosi insygnia króla. Jednak Watykan jest też jednym z najbogatszych krajów świata, mimo że nic nie produkuje oprócz znaczków pocztowych. Znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa jest krzyż, ale to jest przecież czczony symbol przeciwny, jest zatem słowu Boga zakazującego tego. Dlatego też musiano zafałszować przykazania. Ta baba głupia jest, jak ona gada. Samodzielne czytanie Biblii gadała, nie wiadomo co jechać. Ale to temat na inny raz. Podsumujmy zatem, jak zgodne są katolickie pogański przykazania symbol, z tymi skręciła. Zakazane na tego. Miejscu, nikt nie zakazywał, to jest pogański symbol. I doliczmy jeszcze 4 połowicznie podane. Daje to razem 70%. I to jest taki źle, ale czy o to chodziło Bogu, dającemu święte prawdy i nakazy? Mocno wątpię. Warto nadmienić, iż ruch protestancki utrzymuje oryginalną biblijną wersję, podobnie jak Żydzi. Jednak najlepsze zostawiłem na koniec. Jak pewnie wiecie, Mojżesz potłukł w złości tablicę z tymi oryginalnymi przykazaniami. Dlatego Bóg kazał mu powrócić i obiecał napisać jeszcze raz to samo i zawarł wieczne przymierze z Izraelem i zostało to złożone na wieki do słynnej Arki Przymierza. A teraz zobaczcie, co z tego wyszło i jakie były prawdziwe i ostateczne przykazania Boże. Zobaczcie, co z tego wyszło i jakie były ostateczne przykazania Boże. Ciekaw jestem, ilu z was znało chociaż jedno z 10 przykazań, jakie ostatecznie stały się wiecznym przymierzem Boga z jego ludem. Widzicie zatem, jak niewygodne fakty o dekalogu Kościół przemilcza. Subujcie, lajkujcie i czekajcie na kolejne właśnie odcinki. Lajkujcie, czyli Kościół przemilcza różne rzeczy. Tego ci nie mówię, różne rzeczy nie mówią.